Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że e, możemy razem być tutaj w to niedzielne przedpołudnie. Tak jak Rafał powiedział, będę kontynuował, mam zaszczyt i przywilej, kontynuować serię Przestaję. E, podczas tej serii przyglądamy się różnym blokującym, często szkodliwym nawykom czy przyzwyczajeniom, które gdzieś są w naszym życiu i z których chcemy świadomie rezygnować. E, I dzisiaj. Chcę do Was mówić na temat przeszłości, a tak naprawdę na temat tego, że przestaję żyć przeszłością. Albo, może bardziej dosadnie, nazwę to przesłanie: Mam dosyć życia przeszłością. I wiecie, to kazanie nie jest dla każdego. Ciężko jest przygotować takie uniwersalne kazanie, które dotknie wszystkich ludzi jednocześnie. Gdzie w kościele dom jest, mamy różne pochodzenie, mamy różne wykształcenie, mamy różne poglądy polityczne, mamy różne tło kulturowe i różną przeszłość, to prawie tak jak w niebie, kościół dom to już jest taka namiastka nieba. Jest pełno wszystkich, pełne zróżnicowanie, jest fantastycznie. No ale jest to pewne wyzwanie dla każdi, dla każdego co przygotowuje coś, żeby było to uniwersalne. Także jeżeli akurat zdarzyło się tak, że. No, nie masz problemów z przeszłością, uporałeś się już ze wszystkimi sprawami, które są gdzieś tam za tobą, zakopałeś tą przeszłość, zamknąłeś te rozdziały i tą książkę. To cieszę się, Panie Jezu, że jesteś tu dzisiaj z nami i przyszedłeś na to kazanie. Bo prawda jest taka, że wszyscy gdzieś tam borykamy się z przeszłością. I mam głębokie przekonanie, że jak najbardziej to kazanie. Dotyczy każdego z nas. I czy jest ktoś na sali, kto ma dosyć życia z przeszłością? Jest kilka osób? Super, to zostajecie, cieszę się. Yy, I chciałem zapytać Was, czy macie czasami takie przebłyski, że wraca do was pewna jakaś sytuacja, jakaś moment z życia, z przeszłości, gdzie czuliście się jakoś nieswojo, niekomfortowo, głupio. Powiedzieliście coś głupiego, zachowaliście się głupio albo nie zareagowaliście i nagle coś robicie i nagle was uderza ta sytuacja i nie wiem, ja na przykład reaguję wtedy takim weschnieniem, ojej, mi się przypomina jakieś, staję przed oczami, jakieś konkretne wydarzenie, gdzie głupio się zachowałem, e, wiem, że zrobiłem coś źle, i, i to do mnie wraca i nie wiem, to może być dowolna sytuacja, zostałeś, nie wiem, wyśmiany, upokorzony, pomyliłeś się albo podjąłeś decyzję świadomie i celowo, której po tym żałujesz i są takie przebłyski. Ja miałem przez kilka lat po ślubie, minęło już 12 lat od tego momentu, na szczęście już akurat z tą kwestią uporałem, ale wracało do mnie przez wiele lat jeszcze po ślubie taka uwaga mojego kolegi z wesela, że Mateusz, twoje wesele to było za krótkie. Jak to jest możliwe, że skończyło się o północy? I taka, takie niby nic, takie coś mi powiedział. I do mnie to wracał. Myślałem, kurczę, może faktycznie. Ja żyłem jakimś amerykańskim takim snem, że wiecie, impreza trwa, ludzie tańczą, bawią się, para młoda po prostu wychodzi, a impreza trwa dalej. No ale niestety, czegoś tam nie dopilnowałem i w momencie, jak wyszliśmy. Ekipa audiowizualna zaczęła się zwijać, impreza zaczęła się pakować. No i generalnie wyszło tak, jak wyszło. I było mi trochę głupio potem, zwłaszcza że ja doskonale wiedziałem, czemu, e, czemu tak się wydarzyło. Prawda jest taka, ja będę z wami brutalnie szczery, że to był dla mnie niesamowity i tak wyczyn, że ja doczekałem do tej północy, bo już nie mogłem się doczekać do ślubny. Taka jest prawda. Dlatego wyszliśmy o północy. I miałem nadzieję, że impreza będzie trwała dalej, ale to, te myśli wracały do mnie i wracały. I Mateusz, no coś, coś dziwnego, dziwnie ci goście się może poczuli. I takim jakoś było głupio, ciągle o tym myślałem. Aż kiedyś porozmawiałem z kimś i powiedział: Słuchaj, Mateusz, ja się w ogóle nie przyjmuję, moje wesele skończyło o 22. Było. A inny powiedział, słuchaj, jak twoje zaczęło się o 17 i ciągle były jakieś gry, zabawy, tańce, to do północy i tak ludzie już mieli podtąd wszystkiego i w sumie było okej. Okay. I w pewnym momencie, jak zacząłem się na tym zastanawiać, mówię, ile ja siły i energii tracę na tym, rozpamiętując coś, co dawno się wydarzyło, nie mam już na to żadnego wpływu yy, i po prostu szkoda mojego czasu i energii. I to może taki, yy, wiesz, był wyjątkowy taki dzień i może to dlatego tak wracało, ale mimo wszystko miałem wrażenie, że... Że niepotrzebnie tracę energię myśląc o tym. I to taki trywialny przykład, kiedy coś może do nas wracać i gdzieś tam zajmować nasze zasoby, nasz umysł, bo są w naszym życiu o wiele poważniejsze sprawy. Czasami żałujemy, że źle się zachowaliśmy w jakiejś sytuacji, straciliśmy przyjaciela. Czasami żałujemy, że kiedy był czas na to, nie uczyliśmy się, a potem już było ciężko to nadrobić. Żałujemy, że podjęliśmy gdzieś złe decyzje finansowe, w efekcie czego musimy żyć w ciągłym napięciu, stresie i wielkim ciśnieniu, bo zapożyczyliśmy się pod korek. A może poszliśmy gdzieś na kompromis moralny i te myśli do nas wracają i wracają. A może przegapiliśmy życiową szansę, która nigdy już nie wróciła, albo nigdy nie zagadałeś do dziewczyny, której po cichu kochałeś się przez tyle lat. Gdybym tylko mógł cofnąć czas zmieniłbym to, tu zachował się inaczej, tam bym nie poszedł, tu bym powiedział tak. Nie zrozumcie mnie źle. Dobrze jest wyciągać wnioski, upewniać się, że nie powielamy tych samych błędów, że te same w, w sytuacjach podobnych zachowamy się inaczej, tak jak oczekujemy. Ale czasu już nie cofniesz. I szkoda siły, energii na rozpamiętywanie, przypominanie i rozdrapywanie tych sytuacji, w których czułeś się głupio, niekomfortowo, popełniłeś mały albo olbrzymi błąd, i przeżywania tego wstydu, czy tego upokorzenia, czy żalu, od nowa i od nowa. I pierwszą taką myślą, którą chciałbym dla tych, którzy notują, żeby zapisali a dla tych, którzy nie notują, to też, żeby zapisali e, że czasu już nie cofniesz, ale możesz odzyskać czas, nie marnując go na wspominanie przeszłości. I dzisiaj przyszliśmy tu rozprawić się z przeszłością. Brałem czarną koszulę, jest to pogrzeb związany z tym, że chowamy naszą przeszłość. Chcemy się jej pozbyć raz na zawsze i będziemy leczyć się z tej przeszłości. I z niecierpliwością tak naprawdę oczekiwać tego, co przyniesie nam przyszłość, tego, co będzie w naszym życiu tuż za zakrętem. Chcemy wpatrywać się w tą przyszłość, tak jak ja z Romanem na tym zdjęciu. Pełni radości, ekscytacji, co czeka na nas tuż za zakrętem. E, jak widzicie, nie możemy się już doczekać tego, co będzie na kolejnej górce, na kolejnym zakręcie. To jest zdjęcie z roller coastera, bo życie nasze przypomina trochę taki roller coaster. To nie jest przejazd rowerem po płaskim asfalcie w parku, ale czekają nas różne wyzwania. I wiecie, kiedy weszliśmy już z Romanem na roller to nie było odwrotu. Jak oni już zapieli te pasy. To już musiałeś jechać. Już nie było, że a może nie, a może cofniemy, a może tą górkę pokonamy, a tą na wstecznym, a tą bokiem. Nie, jak już się urodziłeś, to idziesz przez to życie, aż do śmierci. Od początku do końca idziesz na wprost. Czas biegnie naprzód i nie ma opcji zawracania. Jedziesz dalej, tak samo jak w życiu. I czas płynie do przodu, i e, możemy tylko e, wybierać naszą postawę wobec tego. Co przynosi kolejna górka, co przynosi kolejny zakręt, co przynosi dla nas życie? Kolejną myślą, którą chcę się z Wami podzielić, jest to, że w żaden sposób nie możemy zmienić już naszej przeszłości, ale Bóg może zmienić naszą przyszłość. I wokół tego chcemy skupiać nasze myśli, bo przejmujące takie poczucie żalu czy wstydu do siebie, które nie pozwala nam cieszyć się teraźniejszością, nie pozwala nam planować przyszłości, nie pozwala nam wykonywać Bożego powołania, jest destrukcyjne i prowadzi do śmierci, jak czytamy w 2 Koryntiam 7, rozdział 10, werset. Gdyż smutek pochodzący od Boga wywołuje opamiętanie, którego się nie żałuje, ono prowadzi do zbawienia. Natomiast smutek wzbudzany przez świat prowadzi do śmierci. Widzicie tutaj dwa rodzaje takiego, Smutku, takiej refleksji. Smutek pochodzący od Boga to sygnał od ducha świętego, który chce naszego dobra i przekonuje nas, że gdzieś coś zrobiliśmy źle, że popełniliśmy grzech. Ale smutek wzbudzany przez świat w kontraście do tego nie mówi nam, że coś zrobiliśmy źle, tylko że my jesteśmy źli, że my jesteśmy złem, że do niczego się nie nadajemy, że przynosimy utrapienie i problemy i lepiej to wszystko zostawić. I diabeł wykorzystuje ten drugi rodzaj smutku, można to nazwać poczucie wstydu, żeby odciągnąć cię od Boga. I to są właśnie te momenty z życia, które ci się przypominają i każą ci myśleć o sobie w negatywnym świetle, że ty się nie nadajesz, że jesteś niegodny. I to służy diabłu temu, po to to robi, żeby odciągnąć cię od Boga. A Bóg wykorzystuje ten Boży smutek na, to, na temat rzeczy, które miały miejsce w twoim życiu, żeby przekonać cię o grzechu, czyli o tym o, o naszej winie, żeby przyciągnąć cię do siebie, zaprosić cię do tego, żebyś zanurzył się w jego łasce i w jego miłości. I to ma sygnalizować to pobudzenie, to sygnał od Ducha Świętego, że sprawę należy rozwiązać, że trzeba się z tą przeszłością rozprawić i zakończyć pewne etapy w życiu, przeprosić, poprosić o wybaczenie, naprawić z wyrządzoną szkodę, czyli zadość uczynić najlepiej jak potrafimy, ale Duch święty nie robi tego po to, żebyś ciągle sobie o tym przypominał i się dołował, że jesteś nic niewarty, że nie potrafisz, że nie umiesz, że jesteś niegodny Bożej Miłości. I niezależnie od rozmiaru tego bólu czy wstydu, jest wyjście. Bo Bóg ma dla nas nieskończone pokłady łaski, nieskończone pokłady miłości. I dzisiaj chcę zachęcić Ciebie i całe to kazanie. Służy temu, żebyś przemyślał sprawy związane z swoją przeszłością i raz na zawsze się z nimi rozprawił i przyniósł i złożył swój wstyd pod stopy Jezusa. Czytamy w Hebrajczyków 4:16, gdzie najlepiej e, to zrobić? Dlatego z otwartym sercem biegnijmy. Nie tacy zmarkotniali, włócząc noga za nogą. Z otwartym sercem biegnijmy pod tron tego, który obdarza ludzi łaską, a doświadczymy tam Bożej miłości i znajdziemy pomoc w naszych trudnościach. Pod, pod tron tego, który obdarza ludzi łaską. Tam złóżmy ten ciężar. I znacie historię Piotra, który ogłaszał, że nawet jak wszyscy się zaprą, to on się nie zaprze. E ale był moment w życiu, kiedy upadł, kiedy się zaparł. I mogę tylko sobie wyobrazić to, co przeżywał, jakie myśli kołatały mu się gdzieś tam po głowie. Nic już tu po mnie. Ja już straciłem wszelki, wszelki, w zasadzie straciłem twarz. Straciłem mandat do tego, żeby nazywać się apostołem, żeby nazywać się w ogóle uczniem Jezusa. Nie mogę już nawet służyć Jezusowi. Jezu, ja naprawdę chciałem zrobić dla Ciebie tak wiele. Miałem naprawdę wielkie plany. Byłem gotowy wiele poświęcić. Ale po tym po tym już, już nie. Mógł sobie tak myśleć. Ciężko mu może było spojrzeć we własne odbicie w lustrze wody, ale żeby, żeby mógł dalej to realizować, musiał wyrwać się z tego więzienia poczucia winy. Musiał stoczyć bitwę. I każdy z nas, patrząc na nasze potknięcia, ja patrząc na swoje potknięcia w przeszłości, na momenty w życiu, kiedy kogoś zraniłem, na momenty w życiu, kiedy źle się zachowałem, sprawiłem komuś przykrość, i kiedy na to patrzymy, na, na różne rzeczy, które zrobiliśmy albo nam zrobiono, musimy stoczyć bitwę i się z tym rozprawić. Może musisz płakać. Może musimy po prostu z tego się uwolnić przez płacz, przez rozmowę, znowu przez płacz z innymi i modlić się, i słuchać, i być wyczulonym na to, co Duch Święty, któremu zależy na naszym dobru, mówi do nas. I ciekawe jest to, że Piotr się nie odizolował. Kiedy płynęli łodzią i zobaczyli Jezusa, On nie pomyślał sobie, dobra, to ja się schowam gdzieś tam, niech inni dopłynę, będę udawał, że mnie tu nie ma. On się rzucił w pław, tak bardzo pragnął być znów przy Jezusie, znów przy nim, mimo że gdzieś tam wiedział, że nawalił, gdzieś tam czuł ten wstyd, ale nie dał temu wstydu kontroli nad swoim życiem. I chcę wam powiedzieć dzisiaj, że cokolwiek nas wiąże, że cokolwiek nas oskarża, że. Jakakolwiek sytuacja z przeszłości trzyma cię gdzieś za gardło, za kostkę, nie pozwala ci iść dalej. To dzisiaj ja po to tutaj stoję i po to ty tutaj przyszedłeś, żebyśmy rozprawili się z przeszłością, bo mamy dosyć życia przeszłością. I możemy powtórzyć za Piotrem, że nie jesteśmy naszą pomyłką, nie jestem grzechem, nie jestem zły. Okej. Okay, nie jestem idealny. Może tu zgrzeszyłem, tu się pomyliłem. Tak, Boże, potrzebuję Twojej łaski, ale wiem, że Ty masz dla mnie wiele miłości i wiele łaski. I skoro Ty mówisz, że jestem nowym stworzeniem, to znaczy, że jestem nowym stworzeniem. I przeczytajmy razem 1 Jana 1:9. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy. Przebaczy nam grzechy i oczyści nas. Od wszelkiej nieprawości i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. I mam do ciebie pierwsze pytanie z trzech, które zadam na tym kazaniu. Skoro Bóg ci wybaczył, i Bóg cię oczyścił, czy mógłbym Cię prosić, żebyś wybaczył też sobie? Skoro Bóg ci odpuścił, to nawet jeśli oskarża Cię Twoje serce, oskarża Cię Twój pamiętnik, Albo ludzie przypominają Ci to, co miał miejsce, to skoro On ci wybaczył, to czy mógłbyś sam sobie też wybaczyć? A jeśli jesteś w stanie wybaczyć samemu sobie, to czy mógłbyś wybaczyć też innym? I tu zaczynają się schody. I tu zaczyna się trudny temat. Wybaczenia innym, odpuszczenia przeszłości, kiedy ktoś zrobił krzywdę nam. I sami apostołowie mieli z tym problem. I przeczytamy ciągiem kilka wersetów, być może do tej pory czytały się oddzielając od siebie jeden kluczowy werset ze względu na nagłówek, który się tam pojawia, ale dzisiaj chcę Cię prosić, żebyś przeczytał to razem ze mną jednym ciągiem. To jest fragment z Łukasza, 17 rozdział, 3 do 5 wersetu. I mówi Jezus, uważajcie na siebie, jeśli Twój brat zgrzeszy, upomnij go, a jeśli się upamięta, wybacz mu. I choćby siedem razy dziennie zgrzeszył przeciwko tobie, ale siedem razy zwrócił się do ciebie, żałuje tego, wybacz mu. Apostołowie zwrócili się do Pana, dodaj nam wiary. Dodaj nam wiary. Taka była reakcja. Czym nie jest wybaczenie? Wybaczenie to nie jest zapomnienie. Jakie nie jest wybaczenie? Wybaczenie nie jest też fair. Bo o to w tym chodzi. Wybaczenie nie jest też fair. Czytamy w Psalmie 103, od 10 do 12 wersetu o Bogu: Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani nam nie odpłaca według naszych win. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest jego łaska dla tych, którzy się go boją. Jak daleko wschód leży od zachodu, tak daleko on oddalił od nas nasze nieprawości. Sami widzicie, że wybaczenie nie jest fair, ale na naszą korzyść. Wybaczenie nie jest fair. Boże, przebaczenie nie jest fair. Nie patrzy na nasze winy, ale jest na naszą korzyść. Bóg tak bardzo nas kocha, że wszystko nam wybaczył. Już wiemy, czym wybaczenie nie jest, ale czym jest. To możesz sobie zapisać. Przebaczenie to przekazywanie dalej prezentu, który sam otrzymałeś. Przebaczenie to przekazywanie dalej prezentu, który sam otrzymałeś, z którego sam się cieszysz, z którego sam korzystasz. I idąc przez życie, co jak co, ale będziemy mieli bardzo wiele okazji do ćwiczenia wybaczenia, do wybaczania i do proszenia o wybaczenie. Ci z Was, którzy znają mnie trochę bliżej, wiecie, że szybko się denerwuję. Jestem cholerykiem i czasem za szybko się denerwuję. I naprawdę często potrzebuję wybaczenia moich bliskich. Nie wiem, wystarczy jakiś moment, często jestem zmęczony. Nie wiem, na przykład przypuśćmy kombo, jakiś jest, jestem zmęczony, głodny, poirytowany. I dzieci, jak to dzieci, coś tam zrzucą, rozleją, zniszczą ścianę, mebel, coś zepsują i coś pęka. I gdzieś. I zabrakło mi trochę tej łaski. I krzyknę. I nakrzyczę na nich. I więcej niż bym chciał. I mam pretensje o rzeczy, które na chłodno są jasne. Dzieci nie mają takiej koordynacji, ręka-oko. Rzeczy im się wymykają, wypadają. One się dopiero uczą trzymać, łapać, uczą się, generalnie uczą się żyć. I to jest poligon. Mieszkanie rodziców to jest poligon. Ale nie zawsze o tym pamiętam i często mi się zdarza zapominać, bo myślałem, że to jest muzeum, ale jednak poligon. No i gdzieś tam coś pęka, bo wiem, ile wysiłku będzie mnie kosztowało, żeby to przywrócić. I gdzieś tam krzyknę i powiem coś, czego żałuję. Eee, na dzieci. I mam pretensję do dzieci, do żony, że nie upilnowała. Do wszystkich już wtedy mam pretensję. To już jest taki moment yy, brzegowy. Ale jak to typowy choleryk, szybko się denerwuje i szybko się uspokaja. już po kilku minutach widzę, że narozrabiałem. Że to, co oni zrobili, to jest nic w porównaniu z tym, co ja zrobiłem. Bo rozlane mleko można zetrzeć, a słów cofnąć się nie da. Taka jest brutalna prawda. Wiem o tym, ale mimo to czasami. Dalej mam z tym problem. I przychodzę, klękam przed dziećmi i mówię, żeby mieć wzrok na ich poziomie, i mówię, Kubusiu, Michałku i Hanio, bardzo was przepraszam, że tak na was nakrzyczałem, nie powinienem krzyczeć. Czy wybaczycie mi? I Michałek odpowiada, tak, tatusiu, i za to, że na mamę krzyczałeś, też ci wybaczam. I dzięki Bogu, że mam tak łaskawe dzieci, którym tak łatwo przychodzi wybaczenie, nie dąsają się, możemy się za chwilę znowu bawić, i to jest właśnie to wybaczenie. Naprawdę moje dzieci często ćwiczą wybaczenie z takim tatą. Ćwiczymy wybaczenie. Ja wybaczam, oni wybaczają. I takie jest życie. Nie ma co ukrywać, słuchajcie. No, tak to wygląda. Myślę, że jakbyście bylibyście ze mną szczerzy, to też w tym tygodniu mieście nie jedną okazję, żeby komuś wybaczyć, i nie jedną, żeby prosić o wybaczenie. Bo żyjemy w upadłym świecie. Krzywdzimy siebie i innych, obrażamy się na innych. Za cokolwiek. Urazić kogoś możemy specjalnie, celowo, żeby sprawić przykrość, ale też po prostu nieświadomie, bo przez brak zrozumienia, przez nadinterpretowanie jakichś słów czy wydarzeń, przez nieporozumienie. Bo ktoś coś powie, bo ktoś nic nie powie. Bo ktoś się patrzy albo się nie patrzy i nie zwraca na nas uwagi, w ogóle nigdy nie patrzy, jak ja coś robię. Bo zawiodą nasze oczekiwania. Obrażamy się, bo mają coś, czego my nie mamy. Bo podejmują inne decyzje, mają inny styl życia, żyją inaczej, co innego jest dla nich najważniejsze. Albo nie rozumiemy ich kontekstu i obrażamy się, jak mógł podjąć taką decyzję a nie inną. Obrażamy się, bo nie wiemy, z czym się zmagają, co jest w tle jaką walkę toczą w swoim sercu, albo mamy wobec nich wygórowane oczekiwania. I kiedy zatrzymujesz ten żal, to ten gniew się zasklepia i buduje urazę. O której było już wiele powiedziane, więc tylko przypomnę. Kiedy nosimy we własnym sercu tę urazę i pielęgnujemy te krzywdy wyrządzone nam, te grzechy, które ktoś wyrządził przeciwko nam, to mimo, że to nie są nasze grzechy, to to są nadal grzechy. I wiecie, co one robią? Wiecie, co robi grzech? Grzech izoluje nas od Boga. Przestajemy go słyszeć co gorsza, przestajemy wykonywać nasze powołanie. Przestajemy realizować wizję, jaką ma dla naszego życia, przez co jesteśmy jeszcze bardziej poirytowani i zdenerwowani. Te grzechy innych, wyrządzone nam, których nie odpuszczamy im, są jak stopery, jak ołowiana klatka, która zatrzymuje fale radiowe. Bo właśnie to wiara w Boga pozwala nam nabrać tej wiecznej perspektywy, pozwala nam poczuć wolność w miejscu, gdzie świat widzi okazję do obrażenia się, do trzymania urazy do trawienia siebie trucizną, jaką jest nieprzebaczenie i karmienia się goryczą. I znacie przykład Józefa? Tylko króciutko przypomnę. Jeżeli nie znacie, to koniecznie sobie przeczytajcie całą historię. On był źle traktowany przez swoich braci. W zasadzie to jest mało powiedziane. On był podle traktowany przez swoich braci. Został sprzedany do niewoli. Potem, kiedy wiernie służył, został obsypany złotem? Nie. Został fałszywie oskarżony o gwałt na żonie Potyfara, swojego pana i wtrącony do lochów, podczas gdy on celowo właśnie unikał tej kobiety, ale ona w ramach zemsty doprowadziła do jego uwięzienia. I kiedy już był w tym więzieniu i myślał, że jakoś załatwi sobie wyjście i pomógł współwięźniowi, wytłumaczył Podczaszemu sen, prosząc, żeby pamiętał o nim, kiedy on wyjdzie, zostanie uwolniony. Co zrobił Podczaszy? Zapomniał o nim. Kto jak kto, ale z historii na kartach Biblii Józef miał wszelkie powody, żeby pozwolić nieprzebaczeniu, urazie, przejąć kontrolę nad jego życiem. Żeby jego życie było jednym wielkim, misternym, uknutym planem zemsty na tych osobach. Bo skoro trzymał klucze, doszedł do momentów w życiu, kiedy trzymał klucze do jedynego spichlerza pełnego jedzenia podczas klęski głodu, mógł zemścić się na swoich braciach, prawdopodobnie też na Potyfarze i na Podczaszym. Mógł zrobić coś takiego, co dałby mu krótkotrwałą satysfakcję. Ale on przyjął perspektywę wieczności. Nałożył na swoją ziemską perspektywę perspektywę wieczności i wybaczył. Miałem okazję kilka lat temu rozmawiać ze starszym człowiekiem, sędziwym 90 lat. I to była ciekawa i trudna rozmowa. I on każdy swój dzień poświęcał na tym, żeby wymyślać nowe obelgi i przekleństwa na swoją pierwszą żonę. I codziennie karmił się nieprzebaczeniem. E na kobietę, której nie widział od 40 lat, nawet w momencie, jak z nim rozmawiałem, on nie wiedział, czy ona jeszcze żyje, ale dalej jej źle życzył, dalej ją przeklinał, pragnął zemsty. I to nieprzebaczenie, ta trucizna, jak każda trucizna, która się sączy, zrujnowała mu życie, zrujnowała mu wszystkie kolejne małżeństwa, jakie miał, zrujnowała mu wszystkie relacje, z jakimkolwiek człowiekiem przebywał, po jakimś czasie nikt nie chciał wokół niego przebywać w efekcie będąc teraz starym człowiekiem nie zmienia swojej decyzji nie ma relacji ani z rodziną ani z przyjaciółmi pijąc codziennie herbatkę z tej trucizny nieprzebaczenia czeka na swoją śmierć ma już ponad 90 lat ta kobieta dawno pojednała się z Bogiem pojednała się z ludźmi żyje blisko Boga blisko rodziny ale on wyśmiewał każdą moją wzmiankę o Bogu o tym jak nieprzebaczenie go niszczy jak prowadzi go do zguby że jest nadzieja że jest Jezus wszystko to obracał cynicznie w śmiech w żart próbując wykazać mi że jestem niespełna rozumu i tą rozmowę zapamiętałem pewnie będę pamiętał do końca życia bo jest to idealny antyprzykład miejsca w którym obiecuję ci że nie chcesz się znaleźć on miał wybór i właśnie go dokonał i całe jego życie to horror. Przebaczenie jest konieczne, ponieważ w ten sposób okazujemy też posłuszeństwo Bogu, który mówi, żebyśmy przebaczali sobie nawzajem tak, jak on nam wybaczył. Uwalnia nas od niewoli przeszłości. Wreszcie, przebaczając ludziom, stajemy się podobni do Chrystusa, jesteśmy jego odbiciem tutaj na Ziemi, a to jest nasza misja. Jeżeli te punkty do Ciebie nie przemawiają, te trzy argumenty, to popatrz na tego sędziwego dziadka. Przebaczenie jest korzystne. Po prostu korzystne dla Ciebie. Żebyś przebaczył, to jest ważne dla Twojego zdrowia psychicznego, dla Twojego życia, dla Twojego zdrowia fizycznego. Czytam trochę w internecie okazuje się, że jest korelacja między tym. Jak trawi nas nieprzebaczenie, a jest zwiększona, zwiększone prawdopodobieństwo szansy na depresję i stany lękowe. Jest też korelacja między tym, że nieprzebaczenie zwiększa, to znaczy, albo raczej inaczej, obniża odporność naszego organizmu. Nieprzebaczenie niszczy nasze relacje. Więc przebaczajmy, żeby mieć bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi, bo to jedna relacja, w której trawimy do kogoś. Gniew, żal i chcemy się na nim zemścić, rzutuje na nasze wszystkie inne relacje w życiu. Ten człowiek nie był w stanie utrzymać swoich kolejnych kilku małżeństw. Wszystkie się rozsypały, wszyscy przyjaciele go opuścili. Takim człowiekiem się stał przez to, że w tej jednej relacji nie wybaczył. Wreszcie to jest korzystne przebaczenie dla naszego duchowego życia, bo nieprzebaczenie hamuje nasz duchowy wzrost i rozwój relacji z Jezusem. Więc moja kolejna prośba jest taka. Czy skoro Bóg wybaczył tobie i darował ci wszystkie Twoje winy, czy mógłbyś wybaczyć Twoim winowajcom? Wiesz o kim mówię. Przechodzą teraz przez twój, Twoje myśli osoby, które cię skrzywdziły, z, z wybaczeniem, może który masz problem, może to jest głęboka zadra z dzieciństwa, może musisz wybaczyć swojemu ojcu. Swojej matce, wujkowi, ciotce, koledzy ze szkoły? Czy mógłbyś mu wybaczyć dla własnego dobra? Uwolnić się? Móc się do Boga, tak jak apostowie zawołali: Przydaj nam wiary. To nie jest łatwe. I ostatnie pytanie, które Wam dzisiaj zadam: Jeśli wybaczysz innym, czy byłbyś w stanie wybaczyć Bogu? Ja? Wybaczyć Bogu? Chyba coś Ci się, Mateusz, pomyliło. Nie. Czy w Twoim życiu są sytuacje, w których Ty się identyfikujesz, które teraz wymienię? Może nie potrafisz już uwielbiać Boga całym sercem, tak jak miało to miejsce kiedyś? Może nabrałeś cynicznego podejścia do spraw duchowych, do darów duchowych, do uwielbienia, do kazania? Do spotykania się, podnoszenia swojej wiary na spotkaniach domowych. A może nie chcesz, żeby nikt z kościoła pytał cię, jak twój stan duchowy, jak tam z Bogiem, jak cichy czas, co ostatnio przeczytałeś w Biblii, co cię dotknęło? Chcesz takie pytanie usłyszeć? Jeżeli nie, to zastanów się, czemu? Może straciłeś zapał do dzielenia się wiarą. Chcę, żebyś wiedział, że Bóg cały czas szuka relacji z tobą. Nie tylko wtedy, kiedy byłeś zgubionym człowiekiem i się nawróciłeś. Oczywiście, że wtedy szuka relacji z Tobą, ale nawet kiedy, będąc już nawróconym człowiekiem, gdzieś się potykamy i o coś obrażamy się na Boga. Wybacz Bogu. Możesz obrazić się na Boga na wiele sposobów. Ja tylko dam kilka przykładów. Tyle lat wiernie służę Bogu, a nie mam męża, Boże, nie mam dzieci, a gdzie jest moje mieszkanie? Nie mam przyjaciół od serca, pobieżnych znajomych, takich. Po prostu, gdzie można go zapytać, jak leci. Nie ma stabilnej, pra stabilnej pracy, a oni mają. I to są niewierzący Boże. Ty tego nie widzisz. Obrażamy się też na dobroć Boga. Znacie przypowieść o gospodarzu, który najmował pracowników do swojej winnicy. I umówił się z ludźmi, których wynają dziewiątej, żeby cały dzień zbierali winogrona, że zapłaci im jednego denara. I pracowali, potem poszedł po następnych o 12, zatrudnił o 15 i o 17, prawie że przed Fajrantem. I kiedy wypłacał im pieniądze, tym ostatnim dał denara, to ci pierwsi pomyśleli: "Okej, okay, to my musimy dostać więcej, ale dostali denara. Dokładnie tyle, na ile się umówili. I co? I byli oburzeni, byli obrażeni na gospodarza. Jak to tak? Jak to tak? A gospodarz im odpowiada. Umówiłeś się na denara, bierz co twoje i idź. Dlaczego denerwujecie to, że ja jestem dobry? Czy denerwujecie dobroć Boga, którą widzisz w życiu innych ludzi? Przypowieść o synu marnotrawnym, podobny obraz. Starszy syn jest wściekły na ojca, który wyprawił wspaniałą ucztę na cześć syna, który roztrwonił cały majątek. I co, na, co, na, co, na co jego protest, na co ta jego cała obelga, na, na to całe obrażenie, jak się kończy? Kończy się tak, że wymierza karę sam sobie. Wszyscy się cieszą, wszyscy się bawią, a on obrażony siedzi na zewnątrz i nie wchodzi na imprezę. Zgorzkniały. Czy jesteś zły na Boga? Jak ci pracownicy o dziewiątej rano, którzy zaczęli pracę. Jak ten starszy syn. Czy denerwujecie, że Bóg błogosławi innym? A co ze mną? A czemu ja tego nie doświadczam? Czemu ja nie mam tego co oni? Czemu mi przytrafiają się takie cierpienia? Czemu ja? I trudny werset. Rzymian 8:18. Bardzo trudny. Uważam przy tym, że teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo wiecie, kiedy krzywdzi nas konkretna osoba, to my możemy ten gniew skanalizować personalnie pod konkretnym adresem. Ale kiedy dzieją się tragedie, na które nikt nie ma odpowiedzi, bez konkretnego winowajcy, wtedy obrażamy się na tego, który jest wszechmocny. Obrażamy się na Boga. Co ma powiedzieć kobieta, która po raz trzeci poroniła? Przeciwko komu mają złożyć skargę rodzice? Którzy dostali wynik badań dziecka, które jeszcze się narodziło, o poważnych wadach genetycznych? Co ma powiedzieć pełny życia mężczyzna, który planował służbę w kościele, czas z rodziną, rozwój zawodowy? Dostaje udaru i staje się niepełnosprawny. Co ma powiedzieć ojciec, który z ciężkimi obrażeniami jako jedyny przeżył wypadek samochodowy, tracąc żonę i trójkę dzieci? Jak ci ludzie mają zrozumieć prawdę, że Bóg się troszczy, że Bóg jest miłością, że Bóg jest wszechmocny i wszystko to miało miejsce? Żeby móc w ogóle normalnie żyć po takich tragediach, trzeba zacząć od wybaczenia Bogu. Mateusz, jak to wybaczyć Bogu? Przestań to mówić, to jest praktycznie bluźnierstwo. Wybaczyć można przecież komuś, kto. Kto zgrzeszył, a Bóg jest święty i sprawiedliwy. I nikt nie ma możliwości wybaczyć Bogu. To prawda, technicznie masz rację, ale jednocześnie tak wielu z nas musi przejść proces, który wygląda, który doskonale przypomina i odzwierciedla przebaczenie komuś, kto zrobił nam coś złego. I chcę, żebyś to dobrze zrozumiał. Ja mówię, wybaczyć Bogu nie dlatego, że Bóg zgrzeszył albo zrobił coś, dlatego, coś złego, ale dlatego, że ja i Ty go tak traktujesz. I dlatego musimy przejść ten proces wybaczenia. Bo jeśli tego nie zrobimy, to pozwolimy, żeby budowała się w nas uraza, która przemieni się w zgorzknienie. A zgorzknienie w nienawiść, a w nienawiść, w powodowaną dumą, chęć udowodnienia Bogu i wszystkim ludziom, że przez bez Boga żyje się lepiej, obrazisz się do końca życia na Bogu i będziesz chciał wszystkim udowadniać, że bez Niego jest lepiej. A paradoksalnie, w sytuacji tragedii, którą przeżywasz, najbardziej Potrzebujesz Boga, Jego obecności, miłości, łaski, obecności ludzi, których On pośle, żeby z Tobą płakali. Płakali, płakali, a dopiero potem zaczęli Cię pocieszać. Przygotowując się do tego kazania, natrafiłem na, jakąś, na taką historię, przypowieść o rabinie i handlarzu materiałem na ubrania, który rozmowa mniej więcej streszczając przebiegała tak, Rabin go pyta, czy ty wszystko dobrze robisz? Czy dobrze sprzedajesz te materiały? Na niczym nie oszukujesz. Oczywiście, że tutaj sprzedaję trochę mniej materiału, niż powinienem. Tam zawinę, tu oszukam. I co, przed Bogiem nie czujesz się źle z tego powodu? Nie, ja mówię Bogu tak. Ja oszukuję krzywą, mierząc materiał. A ty pozwalasz umierać małym dzieciom. Ty wybacz mi małe grzeszki, a ja wybaczę ci twoje olbrzymie grzechy, Boże. Jak często gdzieś wpadamy w tego typu krzywe myślenie, skrzywione do granicy wytrzyma wytrzymałości w ogóle, żeby słuchać takich rzeczy. Bo przez wiele wieków Bóg był oskarżany o wielkie zbrodnie, o to, że jest okrutny, sadystyczny, niekochający, niewładny. Albo, że jeżeli jest wszechmocny, to nie jest kochający, a jeśli jest kochający, to na pewno nie jest wszechmocny. I czytamy w Izajasza 55, rozdziale 8-9 do wersetu. Bo moje myśli to nie, mo, nie myśli Wasze, a Wasze drogi to nie drogi moje, oświadcza Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, niebiosa i ziemia, taki dystans. Tak, moje drogi są wyższe niż drogi Wasze i moje myśli niż myśli Wasze. Bóg jest suwerenny, przed nikim nie odpowiada. I gdy ktoś bliski przychodzi do nas z diagnozą, Nowotwór, cała armia ludzi wierzących zaczyna się modlić o uzdrowienie. Modlimy się, żeby choroba się cofnęła, i często ku zdziwieniu lekarzy ten rak jest w remisji, choroba się cofa, aż wreszcie człowiek zostaje uzdrowiony i może normalnie funkcjonować, celebrować nowe życie. Ale są przypadki, kiedy tak się nie dzieje. Są momenty, kiedy po tej fazie remisji rak zbiera śmiertelne żniwo. Czemu umarła? Matka małych, trzech małych dzieci niosła tyle światła w miejscu, gdzie się pojawiała, prowadziła i podnosiła wielu ludzi. Wierzyła, wie, wierzyła Bogu, wiernie służyła Bogu i ludziom. Boże, to jest nie fair. Musimy wybaczyć Bogu. I wybaczyć Bogu to szczerze zidentyfikować i nazwać naszą urazę wobec Boga, nasz gniew. I to jest całkowicie normalne. To jest całkowicie normalnie, że czujesz żal i gniew wobec Boga, gdy dzieje się tragedia. To jest normalne, że musisz przejść żałobę, że będziesz płakał. I płakał, i płakał. I płakał z ludźmi, którzy będą cię odwiedzali. Bo jesteśmy kościołem nie tylko po to, żeby śmiać się ze śmiejącymi, ale żeby płakać z płaczącymi. I, i musisz to w końcu napisać, powiedzieć Bogu, wykrzyczeć Bogu. Wykrzyczeć Bogu te wszystkie oskarżenia, jakie masz dla niego, wszystko, co masz mu za złe. Musisz to po prostu wykrzyczeć, bo lepiej jest krzyczeć na Boga, niż zamilczeć i nigdy więcej się już nie modlić. I tym krzykiem nie ma on na celu prezentacji Twoich emocji, ale jest to proces pewnego uwolnienia się od przeszłości, od żalu i gniewu do Boga. I mamy wspaniały przykład człowieka, wielkiego bohatera w Biblii który tak krzyczał. Krzycz za nim. Zamknij się w pokoju i krzycz za nim. Psalm 22. Drugi werset i siódmy werset. O Boże, mój Boże, dlaczego mnie opuściłeś? Moje wybawienie daleko, mimo że cię wzywam. A ja jestem robakiem, nie człowiekiem, pośmiewiskiem dla ludzi, wzgardzonym przez ogół. W czasie tej niezbędnej Żałoby, podkreślam, niezbędnego i koniecznego czasu, żebyś mógł się smucić, płakać, płakać z innymi wierzącymi, z bliskimi ci ludźmi. Płacz i słuchaj Boga. I słuchaj, co mówi do ciebie Duch Święty. Słuchaj, przypominaj sobie momenty też, kiedy niósł cię na rękach, kiedy się o ciebie troszczył. Tak jak kilka wersetów dalej Dawid już pisze, psalm 22 nadal, 10, 11 werset. Bo Ty byłeś obecny przy moim porodzie, zapewniłeś mi spokój przy piersi mej matki, na Ciebie byłem zdany od pierwszych dni życia, Ty byłeś moim Bogiem jeszcze na jej łonie. I oddaj się wreszcie w najtroskliwszą opiekę Bogu w ręce osób, które na tę okoliczność przyśle do ciebie Bóg, żeby z Tobą płakały. Może nie odezwą się Nim słowem, może przepłaczecie jeden wieczór, drugi wieczór. Życie jest twarde, życie jest trudne, życie jest pełne zakrętów. Przyjmuj os osoby, przyjmuj taką pomoc. A co najważniejsze, jako Kościół, bądźmy takimi osobami. Bądźmy osobami, które śmieją się ze śmiejącymi, ale też potrafią płakać z płaczącymi. Rzymian 828. Trudne słowa. A wiemy, że kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy ku dobremu. Trudne słowa w tym kontekście. Wybaczenie Bogu ma kluczowe znaczenie. Okej, okay, lepszą nazwą jest pojednanie się z Bogiem, pogodzenie się z Bogiem, ale chodzi o usunięcie tych przeszkód, które stoją między Tobą a Bogiem. Ten żal, te pretensje, które masz do Boga, wykrzyć je. I pogrzeb te wszystkie żale, żebyś mógł z powrotem biec pod tron Boga, usiąść Mu na kolanach, wtulić się do Niego i w modlitwie powiedzieć Boże ja niczego nie rozumiem, ale Cię kocham i chcę być przy Tobie. Nie wiem, co mnie czeka. Nie wiem, co Ciebie czeka. Ale wiem jedno. W Hebrajczyków 13, rozdział piąty werset, druga część. Bóg obiecał: nie porzucę cię ani cię nie opuszczę, więc cokolwiek. Się wydarzy tutaj na ziemi, Bóg będzie ze mną. Wiem, że moim przeznaczeniem jest być przy nim, bo On mnie nie opuści, On mnie nie porzuci. Moim przeznaczeniem jest podziwiać Jego chwałę i Jego piękno i czerpać z Jego miłości. Stoję tu przed Wami, nie znając odpowiedzi na wszystkie pytania, a będąc brutalnie szczery, nie znając odpowiedzi na większość Twoich pytań. Nie powiem Ci, czemu to się wydarzyło, nie powiem Ci, czemu ta tragedia miała miejsce i w jaki sposób ona miałaby sprawić, że cokolwiek będzie lepsze. Ja tego nie wiem i nie będę próbował tego w żaden sposób usprawiedliwiać ani tłumaczyć, bo to nie jest moja rola. Ja tu dzisiaj stoję, bo Duch Święty mówi do Ciebie, że masz wybór. I ten wybór kładę przed Tobą. W obliczu tej tragedii, którą przeżyłeś, przeżyłaś. Nie mam odpowiedzi na te pytania, ale Bóg przysyła Ci wybór. Możesz żyć w zaufaniu Bogu i w Jego miłości, albo w rozgoryczeniu i żalu wobec Boga, jak ten Starzec. Pierwsze z tych rozwiązań ma moc dać Ci nowe życie, nawet po tragedii, po której uważałeś kilka lat wcześniej, że gdyby miała miejsce, jedyne co możesz zrobić, to się załamać ale nie Bóg ma moc podnieść cię po największej tragedii co więcej dać ci w efekcie na koniec też w twoim życiu później wiele radości wiele szczęścia z tego że dalej możesz realizować swoje powołanie i pocieszać też innych jeśli wybierzesz drugą możliwość to jest świadomy wybór nie ma trzeciego wyboru to są dwa wybory drugi Gorycz i nieuleczony żal to narzędzie szatana. On marzy o tym, żeby zniszczyć twoje życie fizycznie, emocjonalnie i duchowo, żeby zniszczyć wszystkie twoje relacje, żebyś tak się obraził na śmierć, dosłownie, żebyś umarł, żeby umarły twoje relacje, relacja duchowa, relacje z innymi ludźmi, relacja z rodziną, żebyś obraził się dosłownie na śmierć że będziesz pałał gniewem wobec otaczających się ludzi, a w skrajnych wypadkach mścił się nawet na niewinnych ludziach z twojego otoczenia za krzywdy, które cię spotkały. To jest marzenie diabła, żeby tak skanalizować i pokierować twoim żalem i rozgoryczeniem, żeby ciebie po prostu zniszczyć, żeby zniszczyć twoje życie i życie ludzi, którzy cię otaczają. Bardzo ciężkie pytanie dla tych z was, którzy przeżyliście takie tragedie. Czy mógłbyś dzisiaj wybaczyć Bogu? Czy mógłbyś dzisiaj wybaczyć Bogu? I na zakończenie, na zakończenie tego kazania chciałbym przeczytać też jeszcze werset z Filipian 3, 13-19, który podsumuje, w tym, jed, w tym fragmencie jest podsumowanie klucz istoty sprawy. Bracia, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił, czy nie jedno? Zapominam o tym, co za mną, i uparcie sięgam po to, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Chcę, żebyś sobie zakreślił to w Biblii na różowo, na fioletowo, jakimś krzykliwym kolorem. To jest istota rzeczy. To jest istota rzeczy. Nie znamy odpowiedzi na wiele pytań. Nie uchwyciłem. Nie stoję tu przed wami. Uważajcie się za kogoś, kto już uchwycił, ale jest wybór. Z wiarą możemy iść i realizować nasze powołanie, uparcie sięgać po to, co przede mną, do celu, do nagrody. Co jest tą nagrodą? Ta nagroda zaczyna się już tutaj: że ty nie odpadniesz, ale dalej będziesz realizował swoje powołanie. To już jest część nagrody, bo nie dałeś się pokonać. I jestem przekonany, że wielu z nas nie musicie podnosić rąk, ale odpowiedzcie sobie sami w swoich sercach. Kto z was dzisiaj przywiózł tutaj na to miejsce ciężki ładunek? ładunek wstydu, ładunek poczucia winy, poczucia niegodności, poczucia zmartwienia, żalu urazy. Nieprzebaczenia, nie przebaczenia sobie, nie przebaczenia innym i nieprzebaczenia Bogu. Duch Święty, chcecie dzisiaj, dzisiaj, 20 września, z tego uleczyć, bo ten ładunek jest zabójczy i ktoś umrze, ktoś umrze. Ubrałem czarną koszulę, bo wierzę, że to będzie pogrzeb przeszłości. Ten ładunek jest zabójczy i ktoś musi umrzeć. I chcę, żeby to była wasza przeszłość, nie? Wasza przyszłość. Ktoś umrze i ty wybierasz kto. Jeżeli nie uśmiercisz dzisiaj swojej przeszłości, to ona zabije twoją przyszłość. To ta przeszłość nie da ci normalnie żyć. Jeżeli nie uśmiercisz dzisiaj swojej przyszłości, to ona nie pozwoli ci normalnie żyć. I nigdy nie byliśmy zaprojektowani do noszenia takich ciężarów do noszenia nieprzebaczenia. Do pielęgnowania urazy i życia przeszłością. To diabeł ładuje nam na plecy takie myśli, aby nas zwolnić, żeby nasz bieg, nasz sprint stał się biegiem, nasz bieg chodem, a ci, którzy idą, żeby się zatrzymali, abyśmy nie doszli do naszego przeznaczenia, żebyśmy nie cieszyli się tą nagrodą z Filipian, która jest realizowanie mojego i Twojego powołania. Mamy w, w swoim sercu miejsce, które możesz wypełnić na dwa sposoby. To jest ten wybór który ci przedstawiłem. Nie znam odpowiedzi na te pytania, ale wiem, że dzisiaj masz do podjęcia wybór. I może zapełnić to miejsce zaufaniem Bogu, albo zapełnić je nieprzebaczeniem sobie, innym lub Bogu. I w 2 Koryntian 5,17 czytamy, że kto jest w Chrystusie nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe. Słuchajcie, to nie jest to, że Bóg zamienił Ciebie ze złego w dobrego. To nie jest ta różnica. Bóg zamienił cię z martwego w żywego. To jest ta różnica. Z martwego w żywego. Nie ze słabego w trochę lepszego, tylko z martwego w żywego. To, co było, minęło. Jesteś nowym stworzeniem. Mówi to stwórca świata. Komu dzisiaj zaufasz? Bóg chce cię uwolnić od twojej przeszłości. Cokolwiek ty. Kasiu, Basiu, Gosiu, Piotrku, Krzysiu, Tomku, cokolwiek ty zrobiłeś komuś, cokolwiek ktoś zrobił tobie, cokolwiek zdarzyło się w życiu, że oddaliło cię od Boga. Bóg chce cię dzisiaj uwolnić. Skoro Bóg wybaczył tobie, czemu ty nie miałbyś wybaczyć sobie? Skoro wybaczyłeś sobie, czemu nie miałbyś wybaczyć innym? Skoro możesz wybaczyć innym, skoro możesz wybaczyć innym ludziom, czemu nie miałbyś? Wybaczyć Bogu i uwolnić się od przeszłości. W sadzawce Jezus pyta paralityka, czy chcesz być uzdrowiony, a On mu opowiada, czemu jeszcze jest chory, że to jest problem, bo nikt go nie może wrzucić, kiedy woda jest poruszona i się nie doczołguje i nie jest. Bóg cię dzisiaj pyta, czy chcesz być uzdrowiony, uleczony, a nie co Ty zrobiłeś, co kto, kto, ktoś tobie zrobił, jaka sytuacja sprawia, że obraziłeś się na Boga. Pytanie jest inne: czy chcesz z tym skończyć? Czy chcesz, czy masz dosyć życia przeszłością? Bo Bóg przychodzi, żeby dać wolność. I ja dzisiaj mówię to kazanie, żeby przynieść ci wolność, którą oferuje Duch Święty, którą oferuje Bóg. Jeżeli zaufałeś już Jezusowi, to ta walka nie toczy się o twoje zbawienie, bo je masz. Ty jesteś zbawionym człowiekiem. Ona toczy się o twoją efektywność, o to, ile ziemi wydrzemy razem diabłu, o to, jakie będą owoce Twojego życia, o to, ile ludzi uratujesz. Bo Twoje powołanie jest zbyt wielkie, żebyś żył przeszłością. Twoje powołanie jest zbyt wielkie, żebyś tracił czas na przeszłość. Twoje powołanie jest zbyt wielkie, żebyś rozmieniał się na drobne, żebyś żył przeszłością. A Twoje życie jest zbyt cenne. Żebyś oglądał się ciągle wstecz. Zrzuć z siebie wszelkie nieprzebaczenie wobec siebie, wobec innych i wobec Boga. U stóp Jezusa zaniś mu je pod tron i wskocz na jego kolana i mów, tatusiu: Kocham cię, nie rozumiem wielu rzeczy, ale chcę być przy tobie, bo wiem, że ty mnie uleczysz. Uleczysz moje cierpienie. Chciałbym Was zachęcić, żebyśmy się teraz pomodlili, potem zaśpiewamy. Oddajcie Bogu cały ten ciężar, który gdzieś tam rezonuje. Teraz w modlitwie i za chwilę w pieśni. Krótko się pomodlę i poprowadzę Was w tym. Będziemy mieli zaraz czas uwielbienia. Dobry Boże, tak dziękuję Ci, że dałeś nam idealny przykład przebaczenia, że przebaczyłeś mi wszystkie moje grzechy. Dziękuję Ci za to, że dałeś... Obdarzyłeś mnie wielką łaską, i skoro ty mi wybaczyłeś, ja mogę wybaczyć sobie. A skoro jestem łaskawy wobec siebie, to mogę wybaczyć też innym, bo ty przydasz nam wiary. Tak samo jak apostołowie o to prosili, my też prosimy. Dawaj nam wiarę, żebyśmy mogli wybaczać innym. Boże, my nie chcemy pozwolić, żeby jakakolwiek tragedia czy sytuacja oddzielała nas od ciebie. My dzisiaj niewiele rozumiemy. Wiemy, że kiedyś poznamy odpowiedzi na wszystkie pytania, ale dzisiaj. Mamy bardzo realny wybór, i zamiast goryczy, wybieramy być blisko Ciebie i realizować powołanie, zdążając do tego, co przed nami, a nie za nami. Amen.